Sponsorem wideopodcastu jest Lenor, marka wyjątkowych płynów i produktów do płukania tkanin, których zapachy sprawią, że w ułamek sekundy przeniesiesz się do miejsca pełnego relaksu. Poczuj się dobrze z Lenor. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Monika Sobień-Górska i dziś w podcaście Zwierciadła będziemy rozmawiać o odpoczynku, o relaksie, ale też o tym, czym jest hiperproduktywność. Będziemy dzisiaj rozmawiać z moją gościnią, jest to Marta Lech-Maciejewska. Dzień dobry. Bardzo miło mi Cię widzieć już trzeci raz. Marta, jesteś ambasadorką Lenora, który też jest tutaj dzisiaj z nami, ale też jesteś, no tak jak już to mówiłam kilka razy, ale powtórzę, kobietą, która wpisuje się troszkę w tę hiperproduktywność. Mm-hmm. Zaraz będziemy o tym mówić, bo jesteś bizneswoman, masz swoją firmę, prowadzisz bloga, ale też jesteś mamą, jesteś żoną, masz dużo różnych funkcji, jak to zresztą wiele kobiet, prawda, w Polsce nie tylko. Zacznę od tego, że moim takim osobistym odczuciem, wrażeniem jest to, że już od dłuższego czasu istnieje taka moda na bycie bardzo zajętym człowiekiem, na taką właśnie hiperproduktywność. To jest coś, co dla wielu osób stanowi ważny taki element, no, poczucia własnej wartości. To znaczy, pracuję, więc jestem zajęty, więc jestem. Sam ten fakt posiadania bardzo wypełnionego kalendarza, czasem obowiązkami trochę bezsensownymi, czasem takimi, które da się delegować, ale sam ten fakt tego, że mam do czerwoności wypełniony ten kalendarz, sprawia, że czuję się potrzebny temu światu, czuję się lepiej, chociaż czuję się ważny, chociaż czuję się też zmęczony. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem też, czy Państwo wiecie, że Polacy pracują najciężej w całej Unii Europejskiej. Mm. Badania, które chyba były przeprowadzone chyba 2 lata temu, z tego co pamiętam, mówią o tym, że pracujemy średnio 274 godziny rocznie więcej niż na przykład nasi sąsiedzi Niemcy. Czyli w przeliczeniu na tygodnie to jest 7 dodatkowych tygodni pracy. Czyli to jest prawie 2 miesiące wakacji. Mamy mniej, prawda, niż na przykład Niemcy, którzy też są przecież narodem pracowitym. My jesteśmy hiperpracowici, superpracowici. No i teraz pytanie, czy to jest tak, że ten multitasking, to dawanie sobie coraz większego, przykręcanie coraz większej takiej śruby do tego, żeby robić jeszcze więcej, bo życie jest krótkie i trzeba wycisnąć ile się da. Czy to jest dobre, czy to jest pułapka? Co ty o tym myślisz? To zależy, jak sobie to wszystko poukładamy. Na pewno jest to w większej ilości przypadków jednak pułapka, ale myślę, że też bardzo często jest to zachowanie ucieczkowe. Mm-hmm. Uciekamy przed czymś, uciekamy przed konfrontacją ze samym sobą, z samą sobą, uciekamy przed zastanowieniem się, czy ta ścieżka, którą idę, to w ogóle jest droga, którą ja chciałabym podążać, więc ja wolę się zasypać tą pracą, żeby nie myśleć o miejscach czy sytuacjach, które mnie dotknęły, ludziach, którzy w jakiś sposób mnie zawiedli, albo że ja kogoś zawiodłam czy zawiodłem. Tutaj mechanizmów, które nami dyrygują, jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że też wychowani w takiej kulturze dorobkowej też mamy takie poczucie, że ciągle powinniśmy, że ciągle mamy za mało. Powoli nowe pokolenia wyrastające, które teraz dochodzą do głosu, jeżeli chodzi o szukanie pracy, stawiają te granice i mówią, nie, ja już tak nie chcę. Ja sama teraz, prowadząc własny biznes, widzę po ludziach, których zatrudniam, że to młode pokolenie ma potrzebę postawienia tej granicy, powiedzenia dość. Ja chcę, nie żyję po to, żeby pracować, tylko pracuję po to, żeby żyć. Czyli pieniądze są tylko środkiem, a nie celem samym w sobie. Praca jest środkiem, a nie celem samym sobie. No to jest pewna zmiana mentalności, która powoli gdzieś z tym nowym pokoleniem przychodzi, tak. Ale bardzo często mamy też takie wyrzuty sumienia, jeżeli nic nie robimy, nie potrafimy odpoczywać. Wyjeżdżamy na wakacje i przez pierwsze dni myślimy o pracy. Tak. Mamy gdzieś wbudowany ten taki motor. Ja przez wiele lat długich pracowałam w prasie kobiecej i pamiętam, jak pisałam, to przez, nie wiem, 10, na przestrzeni 10 lat, może nawet więcej, artykuły o tym, wywiady z kobietami, które bardzo często mówiły o tym, że najtrudniejszym momentem w ciągu dnia jest taki moment, kiedy ona siada na kanapie, bo już prawie wszystko zrobiła i ma wyrzut sumienia, że siedzi na tej kanapie, że
W tym czasie mogłaby zrobić kolejne pranie, wstawić zmywarkę, wyprasować jakieś rzeczy, zrobić coś do pracy, a tego nie robi. Nie umiemy tego robić, nie umiemy odpoczywać. Mhm. Czy ty umiesz odpoczywać? Tak, nauczyłam się tego na przestrzeni lat, ale to też wynika z tego, że w końcu mam też do tego przestrzeń w mojej głowie, bo to jakby musimy na początku tę podstawę stworzyć. Czyli mi jest samej ze sobą na tyle dobrze, że ja lubię ten moment zatrzymania i zastanowienia się nad sobą. Tam już nie ma nic, czego bym się bała. W tej konfrontacji samej ze sobą, tam już nie ma niczego, co ja chciałabym ukryć. A kiedyś się przed bałaś? Czymś, tak, i przed czym chciałabym uciekać. To u mnie składa się z bardzo wielu elementów. Przede wszystkim myślę, że ja też jestem takim specyficznym przypadkiem, ponieważ ja choruję na ADHD. Jestem zdiagnozowana i też jestem w terapii, i też w farmakoterapii, która pomaga mi funkcjonować z tym zaburzeniem mózgu, które sprawia, że mój mózg w ogóle funkcjonuje zupełnie inaczej. I jak ja przystawałam, a nie wiedząc jeszcze, że choruję na ADHD, przystawałam w miejscu, to mi się włączał overthinking. Ja dostawałam takiego małpiego rozumu. Ja zaczynałam myśleć o wszystkim, martwiłam się absolutnie wszystkim. Gonitwa myśli przed snem? Codziennie. Więc ja wolałam się zajechać pracą, ja wolałam się zamęczyć pracą fizyczną, treningami, pracą intelektualną, żeby nie mieć siły, żeby myśleć. Bo to nie chodzi o to, że tam kryło się jakaś trauma niesamowita czy cokolwiek innego, tylko mój mózg produkował taki stos myśli, taki stos problemów wyimaginowanych, że ja po prostu tego zwyczajnie nie dźwigałam. I ja wolałam uciec w pracę, w tą przestrzeń taką, gdzie jestem tak zajęta, że nie mam czasu dla siebie. To, co powiedziałam w naszej poprzedniej rozmowie, że ja w wieku 37 lat dopiero poznałam swoje ciało, bo ja wcześniej nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czego ono potrzebuje, dlaczego puchnę, dlaczego coś mnie zaczyna boleć w karku, w którym momencie, nie wiem, cyklu zaczynają boleć mnie piersi i tak dalej, i tak dalej. Bo to było dla mnie takie, wydawało mi się, że to wszystko się dzieje przypadkowo. A w momencie, kiedy zaczęłam słuchać tego organizmu, okazuje się, że to jest niesamowicie wszystko poukładane i to jest po prostu jak na tacy, jak na właśnie w tym kalendarzu czy planerze rozpisane, tylko trzeba mieć czas, żeby się temu przyjrzeć. No i też chęć, żeby się temu przyjrzeć i żeby się też trochę z samym sobą skonfrontować, bo to, o czym powiedziałaś, że praca jest często takim ucieczkowym trendem, to znaczy takim też krokiem do tego, żeby się nie spotkać z własnymi emocjami. Tak. Bo każdy z nas niesie w swoim życiu od dzieciństwa pewien bagaż trudnych, nieprzepracowanych emocji, które po prostu wypiera. A wtedy, kiedy jest się, no jesteśmy oczywiście mistrzami w wypieraniu już od dziecka, no bo dziecko, żeby się ochronić, musi wyprzeć coś, z czym sobie nie umie poradzić, to prawda? Oczywiście. No i potem my to niesiemy do dorosłego życia i później czymś takim jest praca. No tak. I ja też myślę sobie, że ten moment, w którym ty usiadłaś i pomyślałaś sobie, chcę dowiedzieć się, dlaczego puchnę, chcę dowiedzieć się, dlaczego źle się czuję, dlaczego nie wiem, nie mogę spać, cokolwiek, dlaczego mam tę gonitwę myśli, to był moment, w którym ty chyba przestałaś się bać swoich może myśli właśnie, no tego, że miałaś ten moment na to, żeby się skonfrontować ze sobą. Wiesz co, to znowu o granicznych zachowaniach, czyli o tym, że ja doprowadziłam się do granicy wytrzymałości i ja już musiałam sobie sama się ze sobą skonfrontować, bo nie było już, no ja doszłam do takiej po prostu koziego rogu, zapięciłam się w taki kozi róg, gdzie po prostu już niczego nie było. Oprócz tego mojego zapętlenia w tej pracy, w ilości tych obowiązków, braku siły na to, czyli ja już jakby chciałam dalej pracować, żeby nie myśleć, ale nie miałam już siły, żeby pracować. Więc ja już byłam w tym miejscu takim, że ja już musiałam się z tym skonfrontować. I okazało się, że jak się skonfrontowałam, to dowiedziałam się o sobie tylu ważnych rzeczy, które pozwoliły mi wybaczyć bardzo wiele moich zachowań samej sobie, bardzo wiele decyzji, które były nieszablonowe, takich sposobu myślenia i odbierania świata, który ja od samego swojego, od dziecka czułam się naznaczona przez to, że ja myślę inaczej, ja odbieram świat inaczej, ja ludzi odbieram inaczej. Ja postrzegam w każdy element świata inaczej. To wynika z tego, jak zbudowany jest mój mózg, że on jest trochę inny. I też to sprawia, że jak dzisiaj czytam na przykład biografię znanych osób, na przykład Marilyn Monroe, która też cierpiała na ADHD, to widzę tyle jakby momentów wspólnych w tych historiach mojej i tych ludzi, których teraz zgłębiam życiorysy, żeby też zrozumieć pewne swoje zachowania. Moment na przykład otrzymania diagnozy był momentem dla mnie pierwszego wybaczenia sobie. Tych wszystkich takich miejsc, w których ja jakby czułam, że byłam nieadekwatna. I ucieczka w pracę była dla mnie taką rzeczą, która mnie ratowała z tej opresji. I pamiętam, wyjechaliśmy z moim mężem 3 lata temu
na wakacje na Maderę, która do dzisiaj jest moim ulubionym miejscem na ziemi i nie mogę się wręcz doczekać, kiedy tam wrócę, bo bardzo mi się tam podobało. I to był pierwszy taki urlop, kiedy miałam na tyle poczucie bezpieczeństwa w kontekście biznesu, który prowadzę, bo zostawiłam ten biznes w rękach bardzo dobrych ludzi po raz pierwszy, bo my przez bardzo wiele lat, tworząc bloga, już prawie 13 lat z moim mężem, przez wiele lat robiliśmy to sami. Więc każde wakacje i tak były pracą. Bo niestety w moim przypadku moja praca jest moim życiem, a moje życie jest moją pracą. Prowadząc bloga, opowiadając o swoim życiu, o lifestyle'u, niestety po prostu to się tak zazębia, że tego się nie da podzielić. I nawet na wakacjach musiałam, czułam się w obowiązku wrzucania artykułów, postów na social media, robienia zdjęć i tak dalej, i tak dalej. I po raz pierwszy było tak, że wyjechaliśmy na wakacje i totalnie mogliśmy się odciąć. Wyjechaliśmy sami, bez dzieci. Więc też nie było tej odpowiedzialności za drugiego człowieka, małego, małoletniego, który sam sobie, wiadomo, na takich wakacjach nie dałby rady. I po raz pierwszy miałam taką przestrzeń, żeby poczytać książkę, poleżeć, popatrzeć w niebo, pozachwycać się morzem, pozachwycać się górami, tym niesamowitym krajobrazem. I to był taki impuls, w którym pomyślałam sobie, że współczuję wszystkim ludziom, którzy tak jak ja będą musieli tak długo czekać na ten moment. Ten moment tego spotkania ze samym sobą i konfrontacji z naturą, z rzeczywistością. I myślę, że dlatego też ta Madera mi się tak podobała. Nie tylko dlatego, że ona realnie jest piękna, ale też dlatego, że ja tam doświadczałam tego, tych zapachów, smaków. Ja to celebrowałam, każdy ten moment, każda poranna kawa. To było niespieszne, nikt mnie nie poganiał i ja sama siebie w głowie nie poganiałam. To było ważne. Czyli to był rodzaj takiego przebudzenia. Tak, trochę. Dokładnie. I to był też moment impulsu, że wróciliśmy do domu. Mój mąż doznał wtedy tego samego, bo jakby po raz pierwszy mogliśmy puścić. Jakby puścić to wszystko, co musieliśmy tak kurczowo trzymać od tylu lat. I blok się nie zawalił. I dokładnie. I firma się nie zawaliła, nic się nie zawaliło, prawda? Dokładnie. Że to jest też takie myślenie, że jeżeli ja na tym urlopie wyłączę telefon, albo go ograniczę, albo nie odpowiem na maila od razu, albo powiem, żeby ktoś to zrobił, to że wrócimy po prostu do gruzowiska. Tak. To jest nieprawda. No, ale to też jest o nas samych, o naszym poczuciu własnej wartości, o ego. Tak, i też bycie control freakiem. Tak, wiadomo, co też na nas świat trochę wymusza, kontroluj wszystko, co się dzieje wokół ciebie. I my wtedy na tym wyjeździe podjęliśmy decyzję. Zrobimy w naszej firmie 4-dniowy tydzień pracy, bo pomyśleliśmy sobie, że dopóki my ludziom nie damy wolnego, to sami też nie będziemy odpoczywać. I zrobiliśmy to troszeczkę też z pobudek egoistycznych. Czyli w waszej firmie pracuje się 4 dni. Tak. I to 4 dni, naprawdę 4 dni po 8 godzin, a nie, że te 40 Rozumiem. Godzin rozkładamy na 4 dni i wszyscy pracują po 10 godzin. Nie. W mojej firmie byłam pierwszą firmą w Polsce, która wprowadziła 4-dniowy tydzień pracy. Dodatkowo urlop menstruacyjny od razu, bo mój mąż powiedział, dobra, robimy 4-dniowy tydzień pracy. Ja mówię, dobra, to ja dorzucam urlop. I to wszystko na tej Maderze. Ostatniego dnia siedzieliśmy tam, pamiętam, na takich leżakach, na takiej pięknej skale. I mówię, dobra, to ty mówisz urlop, to ty mówisz 4-dniowy tydzień pracy, to ja mówię urlop menstruacyjny, bo sama pracując wiele lat na etacie, wiedziałam, jak jestem bardzo wydajnym pracownikiem. Ja sobie dla moich pracodawców wypruwałam sobie żyły, po czym na przykład poszłam na pierwszy macierzyński i nikt mi pomnika nie postawił. Świat się nie zatrzymał i nikt na mnie nie czekał. I to było dla mnie ogromne zderzenie z rzeczywistością. Ale też bardzo ciężko na przykład znoszę miesiączki i ten jeden dzień zawsze pokładałam się na biurku z bólu. I wtedy nikt tego zdawał się nie zauważać. Ja pomyślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek stworzę firmę, to chciałabym, żeby u mnie moi pracownicy mieli prawo do tego, że kiedy czują się źle, bez wyrzutów sumienia i bez tego, że muszą odliczyć sobie dzień z urlopu, na to, że i tak nic tego sensownego nie zrobią, bo będą po prostu umierać z bólu, bo tak czasami wygląda menstruacja. Że chciałabym mi dać dzień wolny. I ostatnią rzeczą, którą wprowadziliśmy, to nielimitowane urlopy. Bo zobaczyliśmy, że w Polsce nie potrafimy odpoczywać. Że nawet jeżeli mamy ten urlop, który bierzemy przysłowiowo 2 tygodnie, to i tak albo jedziemy do mamy odmalować jej mieszkanie, albo bierzemy w czasie, kiedy na przykład w rodzinie jest coś do zrobienia. Trzeba mamy do szpitala zawieźć, nie wiem, bratu pomóc, albo mam maturę, więc trzeba go wesprzeć, albo dzieci mają coś ważnego. Zazwyczaj rodzice biorą urlopy wtedy, kiedy dzieci mają wakacje, bo nie mają zwyczajnie co z tymi dziećmi zrobić. Tam nie myśli się o sobie. Tam nie stawia się siebie na pierwszym miejscu. Tylko jest jedna... I mamy jeszcze dopłaty do urlopów. Ale co to znaczy urlop nieograniczony? To znaczy, że możesz go wziąć ile chcesz, bo to też wynika z tego. Trochę to ściągnęliśmy od Netflixa. W Netflixie jest taka zasada, że pracownicy Netflixa mają nielimitowane urlopy. I to wynika też z tego, że oni przeprowadzili badania, że po pierwsze ludzie nie wykorzystują urlopów, tak naprawdę, albo biorą je tak na przypał, bo trzeba je wykorzystać do końca roku i nie ma w tym sensu ani logiki. I my mamy jeszcze coś takiego, że dopłacamy, bo zatrudniamy bardzo młodych ludzi. To są ludzie, którzy są na początku swojej drogi. Mamy jedną panią krawcową, panią Hanię, która jest nieco starsza, a tak to większość, wszyscy są od nas młodsi. I to są ludzie na początku swojej drogi. Nawet jak ja im dałam ten nielimitowany urlop, to oni powiedzieli, co ja mogę, w domu mogę posiedzieć, bo mam kredyt do spłaty, życie w Warszawie jest drogie. Czyli, ale rozumiem, że
ten urlop jest bezpłatny, tak? Czyli to jest płatny. No jest ale to ktoś ci powiedział, że chce pół roku nie pracować. No dobrze, jest tylko jedna zasada. Załatw sobie, poukładaj w firmie tak za obowiązki, żeby ktoś za ciebie mógł wykonywać swoją pracę. Okay. I mieliśmy już takie wyjazdy dłuższe niż 3 tygodnie. Mm-hmm. Po prostu to jest kwestia delegowania i też umiejętności bardzo fajnej delegowania obowiązków. No też to jest takie duże założenie pewnej dojrzałości swojego pracownika, czyli też dania jemu odpowiedzialności. Bo może się okazać, że ja wyjadę na 3 miesiące, a ja wrócę i okaże się, że wcale moje stanowisko nie było potrzebne, skoro ja mogłem wyjechać na 3 miesiące. Tak. To no też tak. Jest trochę tak. Ale co jest ważne, mamy też dopłaty do tych urlopów, bo to też wynika z tego, że w książce o Netflixie, a przeczytałam ich kilka, bo jest bardzo dużo publikacji na ten temat, bo ta firma rzeczywiście funkcjonuje zupełnie inaczej niż wszystkie inne firmy na świecie. Też jest przykład jednego z programistów, głównych programistów, który tworzy te algorytmy dopasowania filmów do naszych zainteresowań. No to jest łeb jak sklep trzeba mieć, żeby w ogóle napisać coś takiego, żeby to naprawdę działało. I to jest człowiek, który z najlepszymi pomysłami wraca z najbardziej wypasionych urlopów, ale wypasionych nie chodzi mi o drogich, tylko że on jedzie na przykład na Alaskę i buduje sobie z żoną iglo, sam wycina po prostu piłą mechaniczną to iglo i wraca i mówi: ja już wiem, ja już pomyślałam, jak to trzeba zrobić. Tam trzeba jeszcze dopisać jedną taką formułę, która sprawi, że ci ludzie, jak wejdą na 5 minut na ten film, no to jeszcze się nie dopasuje do ich zainteresowań. No, kreatywność jest związana z bardzo takim pobudzaniem naszego mózgu w przeróżny sposób. Chodzi o to, żeby zmieniać ten bodziec, prawda? Żeby pójść dalej w ogóle w życiu, być kreatywnym, tak. Musimy dostarczać sobie bodźców bardzo różnych. I dlatego u mnie wprowadziliśmy taką zasadę właśnie dopłaty do urlopów. To jest maksymalnie 2000 rocznie, ale musi to być, co jest ważne, musi to być wyjazd minimum tygodniowy, minimum, i musi być to wyjazd. Czyli pojedź na Mazury, za 2000 już można pojechać gdzieś. Pojedź nad Polskie Morze, pojedź na wycieczkę zagraniczną, nie jedź do rodziców odmalować im mieszkania, absolutnie zabraniam, albo ani nie siedź w domu i nie kiś przysłowiowego ogóra. Rozumiem. I czyli to powoduje, że ci ludzie wracają, nie dość, że są szczęśliwi, bo w końcu pojechali na te wakacje, bo mieli tą kasę, ale musieli ją spożytkować tylko na wakacje. Bo ja chcę później zobaczyć zdjęcia, nie chcę widzieć rachunku, ja chcę zobaczyć zdjęcia. To masz mi opowiedzieć, jak tam było. Ja wiem, że też to wynika z tego, że ja mam bardzo mały zespół, bo ja w tym momencie zatrudniam 7 osób, więc ja jestem w stanie to w jakiś sposób kontrolować, trzymać w ryzach. Ale widzę, ci ludzie wracają i na przykład ostatnio dziewczyna, która wróciła po urlopie, jedna z dziewczyn, która pakuje paczki u nas w sklepie internetowym, mówi: słuchajcie, ja tak sobie pomyślałam, byłam na tych wakacjach i widziałam taką panią, która siedziała obok mnie na plaży i ona była w chustce na głowie, bo była w trakcie leczenia onkologicznego. I pomyślałam sobie, że może by w naszym sklepie internetowym zrobić oddzielną zakładkę w ogóle dla ludzi w trakcie chorób onkologicznych, którzy mogliby przeczytać o tym, jakie właściwości ma ten jedwab, że on jest bezpieczny dla skóry, jak wiązać te chustki, żeby one się trzymały głowy, która jest pozbawiona w tym momencie włosów i w ogóle jak dbać o skórę głowy. Czyli musiała wyjść, zmienić środowisko, zobaczyć coś spoza biurka komputera, żeby wpadła na pomysł, żeby wpaść na pomysł, żeby coś otworzyło. Także to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa inwestycja, to co robicie. A chciałam jeszcze zapytać jedno zdanie o ten urlop menstruacyjny. A czy macie zatrudnionych mężczyzn? Czy oni się nie czują? No właśnie. Mamy tylko mojego męża, ale to nie wynika z jakiejś ideologii, tylko po prostu robimy w branży modowej, która przyciąga kobiety. To jest dla mnie jasne. Wiesz co? Dobrze, dziękuję, że poruszałaś ten temat. Ile głupich komentarzy, bo parę artykułów na temat naszej firmy pojawiło się w necie, z racji tego, że byliśmy pierwsi, którzy wprowadzili takie udogodnienia. No i ten urlop menstruacyjny wywołał największą burzę, która mówiła o braku równości dla mężczyzn, ale ważna rzecz, menstruacja nie jest wyborem. To nie jest tak, że ja sobie mogę wybrać, czy ja chcę mieć tą miesiączkę, czy nie. Ja ją po prostu muszę mieć, bo to wynika z mojej natury, bo urodziłam się kobietą. I czy też, mówiąc językiem inkluzywnym, człowiekiem z miesiączką. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak ogłosiliśmy urlop menstruacyjny w firmie, to część dziewczyn powiedziała: fajnie, nigdy nie skorzystam, bo ja nie wiem, kiedy nawet mam miesiączkę. W sensie ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu, bólu, ani nic takiego. A część dziewczyn po prostu miała łzy w oczach, bo wiedziała, że do tej pory wstyd im było przyjść powiedzieć mi, że to jest ten dzień i że czują się fatalnie, były rozkojarzone, potrafiły w drodze do pracy, nie do nas akurat, ale jedna z naszych pracownic opowiadała, że potrafiła zemdleć w drodze do pracy w tramwaju, bo tak czuła się źle. I tak, taki obraz czasami ma menstruacja. I ukrywanie, że tego tematu nie ma,
jest po prostu zaczarowywaniem rzeczywistości i też cały czas buduje w nas te zachowania ucieczkowe, czyli znowu ja nie chcę się konfrontować z moim ciałem, bo ono mnie boli, ono mi daje problem, bo ja nie mogę pracować efektywnie, więc to też niedawanie możliwości kobietom do odczuwania tego czasu, który zdarza się nam w każdym miesiącu, powoduje, że też buduje w nas zachowania ucieczkowe. I to jest może to być nawet ten początek tego, że ja później nie będę słuchała tego, że boli mnie głowa, tego, że ja nie pójdę, nie zrobię sobie badań kontrolnych, bo a nuż coś wyjdzie. Nasza pani Hania Krawcowa, która jest, tak jak powiedziałam, najstarszym naszym pracownikiem, ona ostatnio przyszła do nas z czekoladkami i powiedziała, że uratowaliśmy jej życie, ponieważ ona całe życie pracowała u najlepszych projektantów w Polsce i była typową pracoholiczką a propos tego tematu. I powiedziała, że mając wolny piątek, po raz pierwszy, po pierwsze zapisała się na jakąś tam zumbę w wieku 55 lat i zaczęła mieć czas dla siebie, ale też od bardzo dawna miała pewne taką przypadłość, która w ogóle nie była związana z... To nie martwiło jej aż tak bardzo, tylko dokucza jej w życiu. Miała przewlekły kaszel, który nie był związany, chodziła do pulmonologów, do różnych innych lekarzy i wszyscy mówi, że jest zdrowa, tylko miała ten kaszel. Okazało się, że w jej organizmie rośnie guz, który nie dawał żadnych innych znaków oprócz tego kaszlu. I on nie był umiejscowiony w płucach, od razu powiem. To w ogóle zupełnie przypadek. Ona się przepadała, ona usunęła tego guza, ten guz okazał się jeszcze na tę chwilę niezłośliwy. I ona przeszła bardzo skomplikowaną operację jamy brzusznej. Nie było jej w pracy 2 miesiące, bo ta operacja była tak ciężka. Ale ona by w życiu nie zrobiła sobie tych badań, tak wnikliwych i dokładnych, bo miała na to czas. No więc mówimy teraz o czymś, co nazywa się też tak z angielska work-life balance, prawda? Czyli wy tutaj work-life balance to nie tylko jest dzielenie obowiązków pracy i odpoczynku, ale to jest też jakby znalezienie życia w tej pracy. To znaczy, że nie muszę iść na urlop, żeby zrobić sobie badania, tylko nie myślę cały czas o pracy non-stop od rana do wieczora, tylko myślę też o innych aspektach mojego życia. O odpoczynku, o regeneracji, o zdrowiu, o przyjemnościach. Czy w twoim życiu istnieje work-life balance? Teraz tak. Po tym jak wprowadziłam i zobaczyłam, jak to też działa na innych ludzi u mnie w firmie, bo wiesz co, podarowałam tym ludziom coś, co jest bezcenne, czas. Bo wiesz, pensje to już dzisiaj... Jak nasi rodzice pracowali, no to nie mieli na co tych kasy wydawać, no bo w sklepach nic nie było, znaczy nie mieli, no jakby ciężej było wydawać te pieniądze, ciężko zarobione. W sklepach nic nie było, wyjechać za bardzo z Polski nie można było, no jakby, no co, teraz mieli tyle, opcji ile mieli. Teraz masz więcej. Tyle opcji, że tylko zarabiać te pieniądze, bo możesz zawsze gdzieś wyjechać i jeszcze fajniejsze miejsca, jak nie fajniejsze miejsca, do fajniejszego hotelu. Tak, tylko, że bardzo dużo jeszcze pracujesz na te pieniądze, no nie masz czasu ich wydawać. No właśnie, i teraz chodzi o to, że podnosząc pensję, nie rozwiązujesz problemu, dając ludziom czas. Rozwiązujesz problem, bo oni suma summarum w ten piątek będą musieli usiąść, czy tam poniedziałek, bo u nas jest to na zmianę, no bo firma musi funkcjonować. Natomiast oni suma summarum, jeżeli już wystrykają się z tych pomysłów typu pójdę na jogę, zrobię badania i tak dalej, przyjdzie taki piątek, że będą musieli usiąść na tym tyłku i powiedzieć, mam dzisiaj dzień wolny i pomyślę o sobie. I co ja mam zrobić z tym dniem wolnym, żebym nie czuł się winien? Tak. Jak ja mam wypełnić ten dzień? Bo może ja się nudzę, bo może ja nie potrafię sobie zorganizować zajęcia, bo może tak odzwyczaiłam się, nie wiem, od czytania książek, od spaceru, od sportu, od jakiegokolwiek dbania o siebie, albo po prostu nic nie robienia, że to mnie może na początku przerażać, prawda? Że to też jest jakby ten kult pracy, ten kult tej hiperaktywności, tego wiecznego bycia zajętym jest no czymś dla mnie okropnym z tego względu też, że nie tylko niszczy nasze zdrowie, ale też jakby odzwyczaja nas od regeneracji. I też w poczucie winy nas bardzo często gdzieś tam wrzuca, bo myślimy sobie, że to może już się starzeje, może już nie jestem potrzebny. No wszyscy tu mówią, że są zajęci, że się nie mogą spotkać, bo mają spotkania inne, bo wszyscy ich potrzebują. To też jest rodzaj kreacji. Bardzo często ludzie stosują też PR, który nie pracują, tylko pracują nad tym, żeby pokazać, że pracują. Też bardzo wiele razy to tak obserwowałam. Ale też pomyślałam sobie o takim poczuciu, że... Muszę być zajęty dla samego bycia zajętym też, prawda? Czyli taki, jak dajesz komuś dodatkowy ten dzień, to on musi się nauczyć zarządzać tym dniem, ale on też może pozwolić mu na to, żeby właśnie załatwić sprawy, które czekają,
które tam bardzo rzadko mamy czas na to, tak. żeby to ogarnąć, czy właśnie zadbać o to zdrowie. Ale jeszcze chcę przejść trochę już do tego wątku odpoczynku, regeneracji, ale jeszcze w tym aspekcie tego kultu pracy chciałam zapytać cię o taką rzecz. Co ty myślisz o multitaskingu? Mm-hmm. To też jest takie hasło, które się stało też bardzo popularne od jakiegoś czasu, że w ogóle takim receptą na bycie skutecznym, receptą też na bycie takim właśnie aktywnym, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest ten multitasking, czyli ja jestem w ogóle wielozadaniowa, potrafię to, albo nie potrafię, ale robię. Czy to jest w twoim przypadku efektywne, jako też osoby, która, tak jak powiedziałaś, ma stwierdzone, zdiagnozowane ADHD, czy nie? Czy skupienie na jednej rzeczy jest dla ciebie bardziej efektywne? Trzeba to sobie usystematyzować na pewno. Nie można skakać po tematach, bo to jest w ogóle nieefektywne. I multitasking bardzo często właśnie jest w ten sposób rozumiany. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. Nie ma. Jest przemienność uwagi. I osoby wysoko multitaskingujące to są osoby, które bardzo szybko potrafią przełączać tą uwagę. Ale one nie mają podzielnej tej uwagi. Znaczy nie możesz jednocześnie rozmawiać przez telefon i pisać maile i być skupionym i na tym. No czasami jesteś tu, a czasami tu. I osoby, które wysoko funkcjonują w społeczeństwie, potrafią się bardzo szybko przełączać. Czyli co jedno słowo, tu trochę napiszę, tu będę słuchała i rzeczywiście dużo wyciągnę z tej rozmowy. A czasami przełączają się tak rzadko, że po prostu ani tu, ani tu. Mhm. Więc warto pamiętać o tym jednym, bo często mówią, ja mam podzielność uwagi. I to jest często taki słowo wytrych na zasadzie, że ja już jestem tak zmęczona, że ja włączę ten telewizor, tu będę pisała maila, z którego nic już nie wynika. Przy okazji włączę dziecko bajkę na jakimś audiobooku. Będę jedną ręką głaskała to dziecko po głowie, chociaż nie jestem z tym dzieckiem, bo ja myślami w ogóle jestem już gdzieś indziej. I ja sobie myślę, ale jestem multizadaniowcem. Jezu, ogarniam całą moją rzeczywistość. Nie, ja nigdzie nie jestem w tych miejscach. Żadnym z tych miejsc nie jesteś. Nie jestem ani nie odpoczywam przy tym filmie, ani nie jestem dobrym pracownikiem i pracodawcą pisząc tego maila, ani nie jestem dobrą mamą, bo głaszcząc to dziecko w ogóle jestem gdzieś daleko. No i w ogóle nie wiesz, kiedy czas ci ucieka. Właśnie. I ten czas mi ucieka mimowolnie i dlatego tak ważne jest to, żeby tą multizadaniowość traktować w kontekście samorozwoju. I to jest super. Czyli multizadaniowość powoduje, że ja się nie poświęcam i nie spalam się w jednym, tylko szukam też zadań, czy miejsc, czy bodźców, które dają mi poczucie szczęścia, spełnienia, odpoczynku. Ale to nie jest w jednym czasie. To znaczy w jednym czasie nie piszesz maila, nie ćwiczysz i nie uczysz się malować. Nie. Multizadaniowość mam na myśli, że w kontekście jakiegoś okresu czasu, kiedy ja w jednym czasie nie jestem tylko mamą, bo jest to wysoce frustrujące, nierozwijające, w jakiś sposób gdzieś umiejscowione. Mówię to o sobie oczywiście teraz, żeby była jasność. Bo ja wiem, że są kobiety, które się w tym 100% odnajdują i ja tego nie neguję. Mówię to o sobie. Nie jestem w 100% mamą, bo to nie jest droga dla mnie. Nie jestem w 100% tylko i wyłącznie blogerką, bo to też nie jest droga dla mnie. Dlatego też stworzyłam Spadiore, bo miałam poczucie misji, żeby pokazać, że można tworzyć firmę inaczej, na innych zasadach. Stąd te wszystkie te zasady, które wprowadziliśmy. I multizadaniowość dla mnie polega na tym, że mój mózg masuje ciągle tym, że ja robię różne rzeczy w jakimś przedziale czasowym. Czyli jednego dnia jestem zarówno mamą, ale wtedy jestem na 100% mamą. I to może być 15 minut gry w Uno, ale ja wtedy nie ma telefonu, nie ma włączonego telewizora. Ja nie muszę wstać i powiedzieć, słuchajcie, bo tutaj mi się gotuje rosołek, ja mamusia musi wstać, to zagrajcie teraz bez mamusi, bo to nie jest gra z dziećmi wtedy. Ja nie szukam wymówek. Wtedy gram z dziećmi w Uno. Później siadam z moim mężem i rozmawiamy i też nie ma żadnych dystraktorów. Czyli to jest uważność, to jest obecność, to jest bycie tak. W tu i teraz. A jednocześnie rozumiem, że inwestujesz w różne rzeczy po to, żeby nie tylko się rozwijać, ale też w sytuacji, w której coś się nie powiedzie, gdzieś pójdzie nie tak, to nie jest koniec całego świata, tak. Bo twój świat składa się z wielu aspektów i z wielu dziedzin i z wielu obszarów, w których się realizujesz, więc jeżeli przez chwilę się w jednym przestaniesz realizować, to realizujesz się w kilku innych. No właśnie. Bardzo dużo się mówi o dywersyfikacji biznesu w dzisiejszych czasach. Po pandemii, w czasach wojny, która jest tuż obok nas, mówi się o dywersyfikacji, czyli znajdź sobie kilka nóg biznesu albo różnych umiejętności czy zdolności, które sprawią, że jeżeli tutaj stracisz pracę albo, nie wiem, coś na rynku się zmieni, to będziesz mogła się odnaleźć na tym rynku. Uważam, że dywersyfikacja życia jest równie ważna. Czyli żeby pełnić kilka ról życiowych, w których ja się odnajduję, ale nie szukać ich na zasadzie tego, że wszyscy inni tak robią, to ja też.
Wszyscy czyli... teraz powiem na kajcie, zacznę trenować kajta. Dokładnie. Chociaż w ogóle mi to nie sprawia przyjemności, dokładnie, ale jest to modne. Tak, rozumiem, czyli to jest coś, co ma korespondować z tobą, czyli znowu musisz mieć wygląd w siebie, żeby wiedzieć, czego ty naprawdę chcesz, bo może ty się chcesz zająć dziedziną, która jest turbo passé. Dokładnie. I co z tego? Ja na przykład mam tak, że ja bardzo skaczę z kwiatka na kwiatek w różnych dziedzinach mojego życia i to wynika z mojego ADHD. I ja się też z tym pogodziłam, ale ile razy, słuchaj, słyszałam komentarze. No ja na przykład chodziłam kiedyś na balet. W dorosłym już życiu. Wiedziałam, że baletnicą nie zostanę, ale miałam z tego taki fan i taką satysfakcję. Chodziłam do prawdziwej baletnicy z Teatru Narodowego, która mnie uczyła tych wszystkich obciągniętych paluszków, puenty, fleksy i te wszystkie inne figury, arabesk i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo mnie kręciło. Ale po pewnym czasie się wypaliło. Zapisałam się na takie wiszące właśnie te aeriale, te szarfy. No teraz tym przeżywam fascynację. Chodziłam na taniec na szpilkach. I ja nie mam wyrzutów sumienia z tego, że ja tego nie dociągam do końca. Chociaż mój tata zawsze mówi, zaczęłaś, to skończ. Nie, a co to znaczy skończ? Może ja już skończyłam, może mi się to już skończyło. Ale każda z tych rzeczy mnie bodźcuje w bardzo pozytywny sposób. Tylko, że ja ich szukam w sobie. Mhm. Ja tego szukam w sobie. I jeszcze dodatkowo dokładam do tego elementy, takie niuanse, które sprawiają, że każda z tych rzeczy jest jeszcze bardziej wartościowa. To może być miejsce, w którym to robię. Bardzo mhm. zwracam uwagę na szczegóły. To może być zapach, który mi przy tym towarzyszy. To może być to, że na przykład jak zaczęłam chodzić na ten balet, to sobie kupiłam baletki i kupiłam sobie w baletowym takim sklepie, nie tą tutu, to się nazywa ta spódnica, nie, ale taki strój do ćwiczeń, które mają baletnice. I ja wiem, że ja nie będę baletnicą, ale miałam taki fan z tego, że ja pięknie wyglądam w tym stroju, mhm. że jak ściągnę te łopatki, wyprostuję, to nawet jakbyś zmrużyła oczy, to byś mogła powiedzieć, że może kiedyś trenowałam ten balet. Ale chodzi o te wszystkie elementy obok. Tak. Żeby wejść bardziej w role różne, które pełnimy w życiu, warto zadbać o te wszystkie niuanse dookoła. Mhm. Czyli właśnie o ten zapach, który nam towarzyszy. Czyli właśnie o ten aromat kawy, który nam towarzyszy. Albo podczas gotowania, tak? Olejki. Przecież możemy upiec ciasto drożdżowe bez używania tych olejków aromatycznych, ale możemy dodać ten olejek, bo wtedy to ciasto cieszy nie tylko nas podczas tego pieczenia, ale ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, mówi, Boże, w domu pięknie tak, pachnie ciastem. Dom pachnie domem, no albo właśnie. Świętami. No właśnie, te zapachy to jest też znowu coś, co nas przywołuje, czy gdzieś się organizuje nas w obszarze odpoczynku. Czyli mówiliśmy o tym kulcie pracy, o tej wielozadaniowości, o tym, jak bardzo trzeba być teraz turboaktywnym, chociaż ja cały czas uważam, że nie trzeba być wcale. I z tego też trzeba wyjść jakoś, relaksując się, regenerując organizm. Rozmawiałyśmy o tym w poprzednich dwóch odcinkach. Mówiłaś o tych swoich takich małych rytuałach codziennych, o tych przyjemnościach, które sobie robisz. No wiesz, ten taniec, ta aktywność fizyczna też się do tego zalicza, ale czy masz na przykład jakieś takie, po pierwsze potrzeby, czy masz taką, a jeśli masz, to czy masz sposoby na to, żeby tak... tak się osadzić, to znaczy myślę, że sport nie jest taką czymś. Sport jest czymś, co może ci oczyścić głowę, ale, ale czy masz jakiś sposób na wyciszenie? Mm-hmm. Jak to robisz? Jestem tą szczęściarą, że nie wiem, jakiś po prostu siódmym zmysłem rok przed pandemią udało nam się wydzierżawić działkę ROD w Warszawie. A, macie RODOSa! Tak, mamy RODOSa. Okay. I jest to mój absolutny azyl. Mam tam przepiękny biały domek wybudowany, który ma całe 16 metrów, z takim malutkim ganeczkiem, na którym stoi bujany, miękki fotel, który ja tam mam hopla na punkcie zapachów w tym domku i mam te wszystkie takie room spraye, którymi po prostu jak tylko przychodzę, to spryskuję powietrze, konkretny zapach, żeby zawsze kojarzył mi się z tym domkiem. Dookoła domku mam tylko trawę i hortensje, które wyglądają przepięknie i to jest mój azyl. Ja tam potrafię pójść nawet z komputerem, żeby popracować, nawet sobie tam Wi-Fi założyłam, żeby mieć tam internet, no bo żyjemy w takich czasach, że nie da się tego wszystkiego oddzielić. Mam te moje Mazury, do których lubię wracać i największym szczęściem dla mnie jest, kiedy rano wstaję, słyszę już taki rumor tych garnków stukanych przez moją mamę na dole i zapach naleśników z cukrem wanilinowym, który dobiega z dołu i wiem, że już powinnam wstawać. To są moje miejsca, gdzie ja się odcinam i relaksuję, się czuję tam bezpiecznie. I to nawet może być jakaś ogromna burza wokół mnie, dużo dylematów. W ostatnim czasie miałam bardzo dużo stresowych sytuacji związanych właśnie z ułożeniem tego harmonogramu, bo jak nagrywałam dwa programy w tym samym czasie, do tego nagrywałam w tym samym czasie jeszcze reklamę telewizyjną, mam dwójkę dzieci w szkole, mam męża, który też na mnie czeka i za mną bardzo tęskni, ja za nim tęsknię również. Mam rodziców, którzy też chcieliby mnie zobaczyć, mam
tak naprawdę dwa biznesy, które prowadzę, bo blog jest jednym z tych biznesów, a Spodera jest drugim. Ja żyłam ściśnięta w środku, tak. Ale mam takie miejsca, które otwierają mnie. I bardzo często w tym otwarciu pomagają mi właśnie takie drobne rzeczy, które powodują, tu jest bezpiecznie, tu jest twój dom. To bardzo często są zapachy, które jeszcze zaczerpnęłam z dzieciństwa, albo kojarzą mi się z bardzo bezpiecznym okresem w moim życiu. Mhm. Albo z bezpiecznym miejscem. I właśnie pachnąca pościel. Ja pamiętam, jak moja babcia nie miała szans używać płynów do płukania, ale pamiętam, że krochmaliła pościel. I ten krochmal też miał bardzo specyficzny zapach. I dla mnie na przykład zapach krochmalu to jest zapach po prostu tej babci, która wiedziałam, że ochroni mnie przed wszystkim, przed całym złem tego świata. Babcia miała 1,20 m w kapeluszu, była najbardziej charyzmatyczną osobą na świecie. Wszyscy się jej bali, ale dla swoich wnuków była najbardziej kochaną osobą na świecie. I ja czuję na przykład zapach krochmalu, takiej pościeli wykrochmalonej i ja w ciągu ułamku sekundy mogę leżeć jak taki po prostu piesek, który czuje się najbezpieczniej na świecie, czyli leży na pleckach i z rączkami i nóżkami rozłożonymi. To jestem ja. I to pokazało mi tylko w życiu, że tak naprawdę ten odpoczynek to nie jest kwestia zakupu drogiej wycieczki na drugim końcu świata, gdzie będzie Instagramable place, gdzie ja zrobię sobie 75 tysięcy pięknych zdjęć. To nie jest kwestia pięknego ogrodu z wyjściem z widokiem zniewalającym na Tatry albo na Bałtyk. To nie jest kwestia drogich fancy zajęć sportowych, z których też będę mogła sobie cyknąć zdjęcia, że chodzę na jakieś tam, nie wiem, yoga jakaś tam, czy cokolwiek innego. Czy nawet nie jest to kwestia terapii, na którą nie każdy jest w stanie jeszcze mentalnie się zdecydować, albo go zwyczajnie stać, albo ma dostęp do tej terapii. To jest kwestia tego, znowu, żebym ja wiedziała, co powoduje mnie poczucie bezpieczeństwa, bo wszystko sprowadza się. Odpoczynek to poczucie bezpieczeństwa. I ja odpoczywam zawsze, gdy czuję się bezpiecznie. I to może być przedział pociągu pomiędzy jednymi zdjęciami a drugimi. To może być spacer w pobliskim parku. Ja się muszę czuć bezpiecznie. Ja się nie mogę martwić o to, co się dzieje. A są takie rzeczy, które mogą nas bardzo łatwo wyłączyć z tego myślenia. Tylko musimy wiedzieć, co to jest. Musimy znać te kotwice i musimy znać te słowa wytrychy, czy też rzeczy, zapachy, smaki, które powodują, ja teraz czuję się bezpiecznie. I bezpieczeństwo równa się odpoczynek. I tu więcej jakby nie trzeba. To nie trzeba żadnej recepty na to, że teraz musisz się położyć, przyciemnij sobie światło w pokoju i tak dalej. Poczuj się bezpiecznie. Odpoczywasz. Bezpiecznie i też nieprzebodźcowana. Przy odpoczynku jednak moim zdaniem konieczny jest rodzaj jakiegoś wyciszenia, to znaczy odcięcia od rzeczy, które nas rozpraszają. Chciałam jeszcze, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale chciałabym jeszcze powiedzieć coś o, mówimy tutaj o aromaterapii, co jest w ogóle o zapachach. To jest coś takiego, co po prostu potwierdza nauka, że zapachy wywołują określone emocje. I też chciałam cię zapytać o to, bo mówisz właśnie dużo o pościeli, o ubraniach, czyli o takich rzeczach bardzo przy sobie, prawda? No, ubrania są cały czas z nami, na nas. Taki organ leptyczny. Tak, pościel to jest też coś, co jest blisko ciała. I jeżeli ona też pachnie w określony sposób, w ogóle sen, no to jest taki ten moment największej naszej regeneracji. Czy to jest tak, że masz jakieś szczególne zapachy, że tak powiem, do łóżka, a takich, których nie używasz do ubrań, czy masz jakieś ulubione, no mówisz, że lawenda, tak? To jest coś, co nas na przykład jakoś tak uspokaja, wycisza, kojarzy się z sypialnią, z nocą, ale może nie dla ciebie. Może na przykład wolisz, nie wiem, te orchidee czy coś innego. Czy masz jakieś swoje ulubione? Wiesz co, mam. Mam i rzeczywiście oddzielam je kategoriami od innych stref życia i czasu, bo rzeczywiście to jest dla mnie bardzo istotne. Ja śpię na jedwabnej poszewce i zawsze dbam o to, żeby ona była wyprana w konkretnym detergencie, no bo też kwestia bezpieczeństwa dla skóry. Ja niestety mam skórę bardzo alergiczną i po ostatnich planach zdjęciowych, gdzie jeździłam po całym świecie i tak naprawdę dostałam jakieś niesamowitego uczulenia w ogóle po właśnie spaniu w cudzej, obcej pościeli w hotelu, z którym borykałam się bardzo, bardzo długo. Bardzo o to dbam. I właśnie są takie zapachy. To są właśnie zapachy z tej linii aromaterapii, przepraszam, perfum terapii z Lenora. Lubię właśnie ten żółty zapach, ten wanilia i orchidea. On mi się bardzo, bardzo dobrze kojarzy. Właśnie sięga do jakichś takich wspomnień. Sama nie jestem, może ta wanilia, ten taki słodki zapach wanilii otulający, daje mi poczucie bezpieczeństwa i na przykład tego płynu, innego używam do ubrań, w ogóle innego dla dzieci, bo też lubię na przykład, jak dzieci do mnie podchodzą, lubię wąchać dzieci, włosy dziecięce, moich dzieciaków, bo oni mają dłuższe włosy, szczególnie jak na przykład wracają z podwórka i mają takie nagrzane główki słońcem. Ten włos wtedy pachnie zupełnie inaczej, kocham to po prostu.
Ale bardzo właśnie dbam o to, żeby pościel pachniała czymś innym, żeby to był dla mnie taki azyl. Mhm. I rzeczywiście bardzo o to dbam. Kiedyś nawet kupowałam sobie właśnie takie spraye specjalne do spryskiwania, do zasypiania, do poduszek, ale nie chcę już tego robić, bo to też wprowadza na przykład ten zapach. Niektóre z tych zapachów czasami są zbyt intensywne. Tak, mocne i one zostają za A przy płynie do płukania jest też fajne to, że ten zapach bardzo często uwalnia się pod wpływem ciepła ciała, czyli dopiero dotyku, czyli dzieje się to bardzo równomiernie. To jest kwestia tych olejków zapachowych, które są wykorzystane do stworzenia tych płynów. Oprócz tego, że ten zapach utrzymuje się długo, no ale wiadomo, ja zmieniam pościel raz w tygodniu, więc on nawet nie zdąży wywietrzyć, ale utrzymuje się bardzo długo. Lubię też na przykład po zimie wyciągnąć sweter z szafy, który jeszcze ciągle pachnie i przypomina mi poprzednią zimę, no bo pewnie wtedy używałam też innych zapachów. Czasami jeszcze zostaje jakaś resztka perfum na tym, a wtedy bym miała, używam tych innych perfum. Więc sama pewnie masz takie zapachy, takie kotwice. U mnie na pewno takimi zapachami, myślę, że jak teraz zaczniemy wymieniać sobie, myślę, że to jest fajne zadanie. Słuchaj, wiem, że ty przeprowadzasz ten wywiad, ale pomyślałam, że jakbyśmy powymieniały, to myślę, że nasze słuchaczki też by zrobiły sobie taką retrospekcję. U mnie takie zapachy, które totalnie wywołują we mnie poczucie odpoczynku i bezpieczeństwa. Zapach właśnie tego pomidora, zapach chleba, ale takiego pieczonego w domu. Drożdżówki z rabarbarem albo z truskawkami. Właśnie zapach skóry muśniętej słońcem. Takiego nagrzanego ciała. Nagrzanego ciała. Zapach kwiatów ogrodowych i zapach skoszonej trawy. A jeszcze zapach czereśni. Bardzo też kojarzy mi się, bo babcia miała drzewa czereśniowe i to był taki zapach, który... I jeszcze zapach słomy, bo wychowałam się na wsi. Właśnie też miałam powiedzieć, tak, że słoma jest często też wymienianym takim zapachem, który... Tak jak zapach czystego prania, tak zwanego. Właśnie nie wiadomo do końca, co to jest, ale wszyscy wiemy, czym jest zapach czystego prania. Tak. A u ciebie? Wiesz co, to jest tak, ja kocham bardzo zapach bzu. Nie wiem, czy bym się chciała perfumować bzem, ale to jest też zapach, który mnie bardzo kotwiczy właśnie w takich przyjemnych stanach, jakichś wspomnieniach z dzieciństwa. Podobnie zresztą jaśmin, maciej, takie coś. Natomiast z takich rzeczy poza zapachów, poza kwiatowych, ja właśnie lubię takie, teraz zauważyłam, że też jakaś taka moda nastała na te molekuły, prawda? Tak. Które się dodaje do perfum, albo w ogóle całe perfumy są tymi molekułami i że one też na każdym inaczej pachną. Tak, to i to też jest coś, co mnie się podoba, bo kojarzy mi się z różnymi osobami, na których to inaczej pachniało. Ja też inaczej tym pachnę, więc, ale z takiego dzieciństwa to właściwie głównie te kwiaty, te skoszone, tak, skoszona trawa też. I myślę, że coś takiego z jedzeniem. Chyba rzeczywiście jakieś ciasto drożdżowe. To jest coś takiego, co taki dom. Tak. Chociaż nie miałam, nie wiadomo, codziennie tego ciasta drożdżowego, no ale to jest coś, co jakoś nas tak mocno zakotwiczy. A wakacje, wiesz co jeszcze? I czasami to jest taki przebłysk, takie najgorsze, takie przygody z rówieśnikami, jak mi wpadaliśmy na najgłupsze pomysły. Zapach rozgrzanego na przykład asfaltu. A, no oczywiście. Bo chodziliśmy wzdłuż drogi zawsze i wymyślaliśmy jakieś głupoty. I też właśnie czuję czasami ten zapach. I po prostu naprawdę, ja wręcz mam łzy w oczach, bo to są takie momenty, gdzie ja widzę tych moich przyjaciół z dzieciństwa. Tak, to jesteś jakby nagle się teleportujesz do tamtego świata. Jesteś w tym miejscu. Tak, nawet jeżeli to są czasami takie przykre zapachy, jak zapach benzyny, ja go czasami lubię. Tak, ja rozumiem, też. Bo to też jest tak. Więc to są wszystko rzeczy, które w jakiś sposób nas uspokajają, rozluźniają. Tak. Super, bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać, że te trzy spotkania były takie, no dla mnie odprężające, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też, że będziemy myśleć i pamiętać o tym, żeby myśleć o sobie też w takim kontekście poznania siebie jak najbardziej, że niekoniecznie ta nadreaktywność, hiperaktywność jest aż tak ważna. Ważniejsze jest chyba to poznanie samego siebie, bo też z tego wypływa później to poczucie nasze własnej wartości. No właśnie, bo ja bym chciała też zakończyć to, te nasze trzecie spotkanie, które też bardzo dużo mi dało osobiście, bo mogłam wrócić do tych historii i do tych wszystkich wspomnień i skonfrontować się z nimi ponownie, bo dzisiaj mając tą wiedzę, to też inaczej do tego podchodzę. Że chciałabym, żeby takim moim marzeniem byłoby, żeby osoby, które wysłuchają tych naszych trzech rozmów, znalazły w sobie siłę, żeby zapytać siebie, czego od życia potrzebują i żeby mimo wszystko szły własną drogą. Ja wiem, że to brzmi w bardzo wyświechtany sposób, ale to jest naprawdę jedyna droga do szczęścia. Przestać spełniać oczekiwania innych i przestać być w tej gonitwie ucieczkowych zachowaniach, które są łatwe na co dzień, bo ja się nie muszę ze sobą konfrontować. Ale na koniec dnia, jak będziemy tak uciekać,
czekać, to przestaniemy być sobą. Nie, no po prostu życie nam przeleci no i właśnie. To nie będzie nasze życie. No i to jest najgorsze. Więc no chodzi właśnie. O to, żeby żyć własnym życiem. I znajdować czas na ten relaks. I tak. Spędzać go w taki sposób, jaki nas to bawi. Nawet jeśli będzie to jeżdżenie w kółko rowerem wokół jednego budynku. Też super. Niech będzie. Jeżeli się komuś podoba, jeżeli go to relaksuje, proszę bardzo. Bardzo ci dziękuję. Dzięki serdeczne.